Program wymiany ambulansów to program Ministerstwa Zdrowia. Dzięki niemu ma trafić do stacji pogotowia ratunkowego w całym kraju 200 nowoczesnych karetek. Według Anny Białkowskiej, kandydatki Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu, żadna z tych 200 karetek nie trafi do Radomia. 24 przydzielone zostało na Mazowsze. A cóż, radomska stacja pogotowia ratunkowego 0. Tak, proszę Państwa, nie dostaje żadnej karetki. To 4 podmioty prywatne dostają te karetki na Mazowsze. Słowa Anny Białkowskiej potwierdza Piotr Kowalski, dyrektor radomskiej stacji pogotowia ratunkowego. W rozmowie telefonicznej z nami Piotr Kowalski zaznaczył jednak, że 8 nowych ambulansów otrzymają tzw. podwykonawcy radomskiej stacji, która ma do obsłużenia teren, który zamieszkuje prawie 1 000 000 osób. To teren byłego województwa radomskiego oraz 3 dodatkowe powiaty: zachodni, warszawski, żyrardowski i grodzicki. Anna Białkowska za brak choćby jednej nowej karetki z rządowego programu dla Radomia winą obarcza wojewodę mazowieckiego. Organizatorem właśnie ratownictwa jest wojewoda. On dostaje od radomskiej stacji pogotowia ratunkowego wniosek z prośbą o zakup karetki pogotowia. Niestety, wojewoda ogląda wniosek i odrzuca go. Czy tak powinno być w naszym państwie ze służbą zdrowia? Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, kwota dofinansowania w programie wymiany ambulansów to 400 tysięcy złotych na karetkę. Budżet programu w 2019 roku wyniesie prawie 80 milionów złotych. Ale radomska stacja pogotowia ratunkowego otrzyma nowe karetki, dokładnie 5. Pieniądze na ich zakup pochodzą z budżetów samorządu Mazowsza i gminy miasta Radomia.